Szanowni widzowie, szanowni zebrani na dwóch czatach, mamy dzisiaj, to jest czwartek, 4 października 2018 roku. Są to dni, w trakcie których wychodzi Assassin's Creed Odyssey, czyli, bo ja wiem, któraś tam część już serii. Jesteśmy dobrej myśli. Zobaczyliście dwie wspaniałe rzeczy. Jedna to jest gra, a druga... zostawię to czujnym widzom. To nie jest najbardziej istotne. Tam są pytania jakie, czy idę na Claire? Przejdę się chyba. Dobry marketing to... Dawno nie było tak dobrze reklamowanego filmu, więc... Mogę, docenię tam producentów. Sprawdzę. Więc tak, sprawdzimy sobie kwestie techniczne. Gra ma bardzo fajne narzędzia do... które pokazują, jak ona chodzi. Zresztą zaraz sobie zobaczycie i zobaczymy, jak to się gra fabularnie. Jest tu kilka nowości w stosunku do serii. Tak, jak macie padaczkę, no to... W sumie nie wiem, co się robi, jak masz padaczkę. Wiem, że padaczkę miał ścieraz PSX, pierwszy naczelny. Jakoś z tym żył. Nowe logo Ubisoftu, animacja. To jest śmieszne. I to w sumie tyle. To był ten jeden z ciekawszych akcentów tutaj. Rzadko się to zdarza. Ten ekran nie przestaje bawić, że tam obrazimy wszystkich bogów i tak dalej, ale jesteśmy spoko tym akcentem. To było w ogóle skonsultowane, ten ekran, żeby nie było. Pytałem, czy mogę go pokazać i tak dalej. Nie było problemów, jedziemy. Assassin's Creed Odyssey. Jakby co, mam podpiętego pada, ale jako PCMR-y zaczniemy sobie na myszce i klawiaturce. Kucyk pyta się, jak ma autyzm, to czy może oglądać. Jezu, tak chyba, nie? Nie znam się na rodzajach autyzmu, nie? Ale to chyba nie jest problem. Dobra, więc tak, gra leta na ultra wszystkim. Tak? Jest bardzo ładne, są te opcje kalibracyjne tego wszystkiego. W sensie, mamy jakieś, nie mam monitora HDR, więc niestety tego nie przetestuję. Tryb jest, to możemy ewentualnie zmienić. Bo mamy tutaj tryb w oknie, ale bez ramki, w sensie, że to nie jest ekran na wyłączność, można łatwo się alt-tabować jak coś, co właśnie widzieliście. Jest bardzo ładna ścieżka dźwiękowa. Jakość jest ultra wysoka, nic tu za bardzo nie grzebałem. Zobaczymy, co u mnie z tym takim słynnym bottleneckiem, czyli główką butelki albo po polsku wąskim gardłem. Jest krew, więc uważajcie. Wyłączyłem wspomaganie celowania, tryb fotograficzny można go włączyć, wyłączyć, zostawimy to. Jak ktoś jest maniakiem, można wszystko chyba powyłączać w interfejsie. Uczty można powyłączać, tak, z tego co rozumiem. Pokaż wszystko, światło minimalne wyłączone, więc zrozumiemy, prawda? Jak ktoś chce mieć takie doświadczenie, jak ja miałem w Wiedźmie, to nie jest problemem. Przez słabe ogniwo, szyjka butelki się mówi, tak. Odnośnie tego. Można nawet wybrać, jak często można sobie odtworzyć muzykę. Język niestety jest tak. W wersji audio Ubisoft odszedł jakiś czas temu od robienia dublingów. Ja za to ich bardzo nie lubię. Mi się podoba to, co robią Katsony, inni dystrybutorzy. Też można wybrać, no ale trudno. Wielkość napisów można ustalić, to czy jest tło i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie się grało. No i sterowanie też dużo fajnych opcji, więc to oceniam bardzo wysoko. A zobaczmy, co będzie dalej. Dajemy nową grę, żeby przejść to. Ja tylko odpaliłem, żeby zobaczyć, czy działa. Tam od razu ktoś pytał, czy jest animusz i tutaj będzie pierwsza odpowiedź na pytanie, czy odpowiedź na pierwsze pytanie związane z fabułą. Ladingi. A, mam super wolny dysk, bo wybrałem tani, pojemny, prawie że serwerowy dysk, więc one mogą być trochę zmulające i zobaczymy, jak to też wpłynie na to, co się dzieje w grze. Have you ever gone fishing with your son? Pasta o fanatyku. No, never. Wędkarstwa. A soldier's life is all I've had the honor to know. I would have liked to have gone fishing with my son. Let us meet our fate, shall we?
teraz będzie przemowa króla, jak się domyślacie. Ogólnie nawet scenariuszowo wygląda to spoko. Spartans! No. Every breath that you have taken has led you to this moment. Every drop of blood, sweat and tear, all of it has led to where you stand right now. The Persians come to make slaves of us all. I have a better idea. I say we drench the gods with their blood. What say you, Spartans? For our sons! For our daughters! For Sparta! Okej, no. No i tutaj jest taka pokazowa bitka. Rach, ciach, 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 rach, ciach, ciach, ciach. Ale to jest przyjemne, bo tak w sumie ten bajek z poprzedniej ciężki to, części to mnie nie ziębił, nie grzał. Tutaj to chyba nie jest główny bohater ani nic, ale coś się dzieje, tak? Jakieś nawiązanie znane i tak dalej. Ciach, ciach, giną ludziki. Tam jest, nie ma greckiego dublingu chyba niestety. Czy nie mówią z greckim akcentem? Nie wiem, jaki jest grecki akcent, serio. No i pobiegamy, pociachamy. Tu jest ten nowy feature, który widzicie w nowym dolnym rogu, że ludziki mają teraz umiejętności, tak? Umiejętności, czyli możemy co? Możemy kogoś kopnąć. To jest takie raczej bez sensu, żeby poklikać. Tak, teraz wciśnij, czy gra chce. Okej, okay, gra jest tutaj tutorialowa, więc użyjmy to, co chcę, żeby odwaliła się w końcu, prawda? I potem przejdziemy do właściwej części, gdzie będziemy asasynować. Tam jest pytanie, czy w tej części Jenda, czy będę też bił z łapki. Będziemy chcieli sprawdzić, czy gra jest sensowna. Więc to jest chyba ta największa zmiana. Plus jeszcze są rewersy, tylko to mnie dopiero gra nauczy, jak je robić. Tam pewnie widzicie, że mogę prawym myszkiem zmieniać te zestawy umiejętności. Nie wiem, co to było, ale jakieś tam pewnie super moc laserowej włóczni. Jak pamiętamy, tutaj rządzą kosmici światem. Okej, okay. Rozumiem, że tak, bo to będzie takie głupie. Wykończmy tych, którzy są tutaj zaznaczeni. Oho. Mam nadzieję, że nic nie zdziałowałem. No, teraz się dowiadujemy, że jak w Dark Soulsach możemy robić skupienie. Spacją robimy uniki. Jak przytrzymamy spację, jest chyba długi unik. Jeszcze doszedł, bo w poprzedniej części było parowanie, a tu są, z tego co rozumiem, rewersy. Mieliśmy już dyskusję na ten temat. Shift, okej, okay, to znamy, to jest czas przełamujący gardę. To już go używałem niestety.
Jezus, żeby nie spadł mi tutaj. No, nie może tu spać, bo to oczywiście, jak to się ładnie nazywa, tutorialek. Rewers będzie dopiero za chwilę, zespoilowałem, przepraszam. Aj, pokazówka. Stana pyta, czy spotykamy historyczne postacie. No tak, już jestem cały Dionizos. Tfu, Dionizos. Król Sparty. Domestos. No. We are betrayed, my king. Xerxes knows of the path behind the mountain. They are coming. By dawn, he will be completely surrounded. We are Spartans. When are we not? Spartans. That word will mean nothing. Xerxes wipes your bloodline from the face. To jest bardzo fajne. Podobała mi się ta seria. Today was a day the Persians will never forget. Tomorrow is a day the world will remember. Tak, family friendly gra. Finally. Watermelonium. Wow, this is big, Layla. Did you really think it's the spear? This is the one. The book was almost right on top of it. I've never been so lucky in my life. Okay. Let's start her up. Are you sure we can trust this thing? I mean, the book could be... Just start it, Victoria. You're the boss, boss. I'll prep it for you. Okay, so, worth noting, I've made some changes since you were last in here. There's no keeping up with the tech industry these days. I can crank up the simulation to maximum sensory synchronization, if you're up for it. Tam jest wasza, ktoś tam ładnie napisał, że te mordy są strasznie ładne. Oczywiście gramy na, no co, niski to jest, jak nie masz, nie śmiejmy się z ludzi, którzy mają problemy, ale to są, no to jest jak ktoś, nie wiem, chce puścić dziecku, żeby sobie, on gdzieś, nie wiem, poszedł, pograł w jakąś poważną grę, żeby tam niemowlak sobie pograł, to odpala niski. Normalny to jest, jak dziecko ma już 3 lata, wysoki jak ma 5, nie to jest dla normalnych graczy czy nastolatków. Więc nie będziemy się ośmieszać nawet. Full speed ahead. I want to see everything this baby's got. Go big or go home. That's what I always say. Let me know if it's too intense for you. I can always change the settings later. This bit will let me know how much information will be fed to you during your time in the Animus. To jest podobno tak jak było, bardziej tradycyjna rozgrywka. To jest tak jak coś nowego, więc bierzemy to nowe. Nie, totalnie nie wiem, co nasz tryb eksploracji. Sam musi badać, bla, bla, bla. You don't need to worry about me. I've got this. A little autonomy never killed anyone. At least, I don't think so. Just let me know if you need assistance, and I can always add the helpers back in. Listen, Layla, before you go off... If this book is right, this spear, this story, it will change everything. You're putting a lot of faith in a fairly unreliable source. Historian or not, this guy wrote about magical objects and the will of the gods. He's not Homer. Herodotus was the first recorded historian, so there's a lot more truth in that text than you think. I mean, what better way is there of finding Isu artifacts than by trusting in the guy who claimed to meet an actual descendant? I know, but... I need you to trust me. You could be right. This spear, this book, it could all be crap. But something tells me it isn't, and I'm certainly not gonna let Abstergo find out first. You're right. We haven't got much to lose anyway. There's just one small problem. What is it? This manuscript is in rough condition, to say the least. The DNA found on the spear has identified two different individuals. To jest. You're gonna have to pick which strand of DNA to pursue. The choice is yours. Z tego co rozumiem, to jest troszkę rozczarowanie.
Bo liczyłem, że to będzie coś jak było dawniej w Residentach, że mieliśmy, albo Alone in the Dark i tego typu grach, że mieliśmy babę i faceta i to mało, bo mało, ale wpływało na rozgrywkę. To z tego co rozumiem, to są po prostu prawie że reskiny, w sensie oni przeżywają dokładnie te same przygody i misje. Więc mi się wydaje, że kanonicznie będzie grać facetem, no bo co wtedy mogła robić kobieta, prawda? Siedzieć w domu nie chcemy tego, zbierzemy sobie po prostu faceta i zobaczymy co da. I tak wszyscy grają babą, więc... 431 BCE, here we come! The start of the Peloponnesian War. Good luck in there. No pressure or anything, but we're all depending on you. Abstergo isn't gonna win this time. If what the book says is true and we do actually find the artifact, the assassins will finally have a chance to rise again. You can do it! Oh, and Victoria? Read the book. It holds the secrets I won't be able to find on my own when I'm in there. Aye, aye, Captain. To jest ładna sugestia, że powinien być suwak płci. To tam, powinno być w muzeum. Starożytności odkrycie... A, niestety, na PC-cie szybko się ładuje. Ciekawe, co tam było napisane. I to jest nowe Ezio, bo teraz zobaczymy. Jest słynna kura, która jest znakiem rozpoznawawczym serii. Jest ten Bóg, czy ten pomnik właściwie, któremu się można wspinać po różnych częściach ciała. To jest podobno super. Jest ładnie. A, że baba jest kanoniczna. Kurde, to nie, no to... No się da zmienić potem, nie? W normalnych grach da się zmienić płeć w każdym momencie. Strasznie ładna morda. Odbicia, wszystko, to jest spoko, to jest spoko. Hey, shitface! Get down here! Podoba się ta mimika, ta scena mnie kupiła, bo tutaj... Cyclops got a message for you. Tell your boss he can stick it. That's for last week! Malaka! Ostatnia, jedna z ostatnich, tak, pokazówek. O właśnie, to jest... Nie wiem, czy on jeszcze żyje. O, coś się chyba zbugowało, bo on powinien odpaść, no ale... Aha. O Boże, sorry. Okay. Co z pokojowym systemem? Dojdziemy do tego, to jest pokazówka jeszcze, tak? Plus, on ich tylko straszy tutaj. Last week. This shit happens every week. I can't keep doing this. Nah. Thanks for the warning. What happened to you? It's nothing, Phoebe. All taken care of now. The Cyclops again, huh? Hasn't he learned his lesson yet? Apparently not. Of course. Help yourself. You hungry too, Icarus? Do you think Zeus will bless me with an eagle like he blessed you, Alexios? Zeus? Maybe you could ask him for me. No, i są dialogi. Nie, no brzmi jak spokojnie, to jest córka, to czego się nie robi. Jak chce mieć ptaszka, no to hehe, bardzo chętnie.
I'll try to put in a good word for you. Finally. So, what are you doing here? Oh, I almost forgot. Marcos is looking for you. What does that weasel want now? Don't know. He wants you to meet him at his new house. On his vineyard. Wait, what? A vineyard? Malaka! It's on the road to Sami. He says wine will make him rich. Tam było, rozmawiałyśmy? Nie zwróciłem uwagi. Co tam? Winnica Marcosa. Pociągnijmy, to mu tu... Coś się dowiedzmy. Kim jest ten Marcos? Since when has he had a vineyard? Yesterday, I think. So, Marcos, who owes me drachmi, is buying vineyards. With what money? I don't know. Podoba mi się ten bohater. W sensie taki wydaje się tam jest spoko. Bajek był takim, kurde, nie lubiłem go. Te poprzedniki też już takie mdłe. Ten ziomek jest wstępnie spoko. Where can I find Marcus's new beautiful estate? You know the statue of Zeus on Mount Aenos? It's south of that. Okay. Well, I guess I owe Marcos a little visit. Thank you, Phoebe. I'll go tell Marcos you're coming. A, i żyją, widzicie? My head. Wybory. Dokonane przez ciebie wybory wpłyną zarówno na to, co widzisz, jak i to, czego nie sposób zobaczyć na pierwszy rzut oka. Hashtag Wiedźmin 3. Czyli jak, prawda, damy im teraz pieniądze, albo sprzedamy im prawa do gry, to możemy za 20 lat wrócić i domagać się 60 milionów. Wybieraj z rozwagą, bo niektóre z wyborów wpływają na człowiek historii i są nieodwracalne. Tu mam jakieś tak, Bronikę, wagę, serduszko i wyjście. Okej. Okay. I można już po was, to rozumiem się ten, ale my tutaj... Fun's over. Tell that one-eyed freak, if he sends you here again, I'm going to cut his other eye out and feed it to my bird. I'll see Marcos as soon as I'm dressed. Okay, teraz tak, tam było pytanie. Czy I'll have to go up top to get dressed. Ten wielki, ta wielka statua tam w tle, ona jest ustawiona taktycznie. Tam Puch się pytał, czy będziemy się wspinać po różnych jej częściach ciała i to obowiązkowo zrobię. To brzmi fajnie. Więc to jest pierwszy quest. Teraz co? Musimy wyjść, zabrać ekwipunek. Jak jesteście zainteresowani, gra ma fajne narzędzia diagnostyczne. I co tutaj jest tym takim wąskim gardłem? Ciężko powiedzieć. 60 mniej więcej, czy do 40 spadają FPS, ale to są jakieś ultra bezsensowne detale. RTX chyba wyłączony. Tak w sumie, tak sobie teraz myślę. Jakby ten ziomek, nie wiem, jakby miał będzie starszy, to jak on będzie wchodził przez to, bo to jest jakaś drabina. Let's get this on. Ekwipunek. Przeglądanie sakwy. Okej. Okay. Pęknięty łuk. Dobra, co ja mam z nim zrobić? Tunika Mistiosa. Okej. Lista grawerunków. Spoko. Czy nie można go rozebrać do zera? Bo widzimy, że na zerze ma te swoje jakieś tam szatki takie słodkie. Co tam? Pytaj, jak uczy, że Grecy mówią po angielsku, jest kanoniczne. Nie ma chyba greckiego. Okej. Okay. I są przystępne statystyki. Mamy tak, zadania. Rzućmy okiem, pewnie gra tak nas będzie męczyła, tak? Ale mamy... Zdobywanie punktów... Mamy tak, nowe poziomy umiejętności i co? Zdobywanie punktów doświadczenia... podnosi poziom, który, i wtedy dostajemy punkty, które możemy wydać na kolejne zdolności i są te drzewka, tak? Czy takie jakieś upośledzone drzewka, bo tu jest bardziej poziomy się liczą chyba. Ben coś tam zrobił na moim czacie. Słodkie. Nie, inspiracje Wiedźminem widać w wielu grach teraz. Zadanie Odyseja. O! Nasza historia rozpoczęła się na ubogiej wyspie Kefalonii, gdzie na Aleksiosa czekał przyjaciel i wróg.
Obaj mieli dla niego ciekawe informacje. Marcus kupił nową winnicę i jest na południowym obszarze. Teraz co? Przerwij śledzenie, śledź, wszystko się zgadza. Tak. Musimy gdzieś dojść. Namierzenie celu. Okej. O, jeśli gdy już zdecydujesz, jaką lokację chcesz eksplorować, naciśnij CT menu Accept, by umieścić znacznik na mapie. No i jak rozumiem, my jesteśmy tutaj, a musimy dojść... To jest Kefalonia, tak? Koryncja, Attyka, Beocja... Kefalonia, to tu gdzie jesteśmy? To lajcik. Gdzieś tu. I to jest chyba ten tryb eksploracji, tak? Zobaczmy, jak tu jest z kucykiem. Czy Grecy mieli kucyki? Teraz pod Q jestem. Nie masz wyzwania kucyka. O! Uwaga! To jest troszeczkę... No nie znamy gościa, nie? Więc nie wiemy, gdzie mógł sobie kupić tę winnicę. A, dobra, widzę, że znaczniki są na radarze, tak? 300 ileś punktów. Dobra, czy nie jest tak źle? Świątynia Zeusa. Niskopoziomowe zwierzęta. Okej, dobra, zobaczmy, czy... Czy mogę zwierzęta... Nie chcę ich zabijać. Ale nie chcą mnie zabić. Dobra, zabiję te zwierzęta, przepraszam. Następne będę już szanował. Widzę wysoko levelowy. Nie mogę robić, kurde, od zejść, co najgorsze. Mam tu jakiś poziom, na przykład... Dobra. Odejdziemy na chwilę sobie. I zastanowimy się. Czemu postać nie robi tych zejść pod spacją? Czy wejdę jakaś na drzewo tutaj? Nie. Zwróćcie uwagę, coś się dzieje z moją głową. Widzę, że wilk nie chce odpuścić. Okej, nie mogę robić uników i to jest problem. Nie wiem dlaczego totalnie. Więc wilk mnie dojedzie. Ale dlaczego moja postać nie chciała robić pod spacją uników? Co się teraz stanie? Serio, nie mogę walczyć. Nie rozumiem, czemu nie mogę zrobić uników. Żeby był ranny. Jeszcze raz. Tak, bo leziemy tutaj za ten strzałki są, tylko widzę jakieś takie nieoznaczone, tak? I powinienem mieć normalnie uniki. Że odblokuję cel. Nie, miałem i zalokowany cel, i niezalokowany, i nie chciał robić uników. Zaraz zwariuję. Czekaj, odblokuj uniki w drzewku, co ty gadasz? Uniki trzeba dopiero odblokować? Ale robiłem te uniki, jak walczyłem z tymi pajacami. Jeszcze raz. Na razie niczego nie wiem. Okrzyk bojowy, widmowe strzały, cień nie, no są. Dobra, coś tu jest teraz na 70. Jaskinia to ty, spoko. A to tam sobie tam z wnedziem skarbu. Zróbmy fabułę coś.
faktycznie koniec publicy. Świątynia Zeusa tu jest, tak? To jest dobry ziomek? Zagadajmy z nim. Czy to jest Zeus? Skoro to jest świątynia Zeus? Pod spacją jest unik, właśnie raz nie działa, raz działa. A nie rozumiem. Teraz, nie odpuścimy im tak, nie? Moment. Tutaj mieszkały te wilki. Okej. Jak coś, to tu mogę uciec. Tak? Nie widziałem jeszcze psa, który się tak dobrze wspina po tych ruinach. Człowieka zresztą też nie. Zwróćcie uwagę. To jest wilk pierwszego poziomu, król wilków. Zabij zwierzę alfa. Teraz robi uniki, a wtedy nie chciał robić. Dobra. I zostanie zwierzę alfa. Teraz rozumiem, że możemy je sobie przeczesać. Czyli znajdź kownia, oczywiście najlepsze tutaj sobie śmigły. Co tutaj zmienili? Są teraz umiejętności. W sensie takie, które możemy przywołać. To pewnie za jakiś czas będzie. Dobra, gdzie zwierzę alfa? Wystraszyło się? Aha. Nie wiem, czy jest skradanie się. Oj, teraz koleś znowu nie chce robić uników. Nie rozumiem dlaczego. To mi tak utrudnia zadanie. Okej, dlaczego nie chce robić uników? Ej, serio. Dlaczego? Walczył z tymi małymi, robił uniki. Z tym walczy, nie robił uniku. Zmęczył się, ale nie ma żadnego paska. Może jest. Tylko nie, nie pokazuje mi gra. Chyba, że paska nie pokazuje interfejs na pewno trudności. Chyba tak, może jest pasek, to... Tylko, że nam go nie pokazuje. Co to jest to na górze w ogóle? To jest... się dało zaskoczyć, zamordować. Możliwe, że jest w takim razie. Że jest tam pasek. Dobra, zróbmy... Do ciebie wrócimy jeszcze, Staniaku. A zróbmy jakąś fabułę, przeszukanie. Drach. W sumie tędy dojdziemy tam. Do miejsca, gdzie prowadzi nas fabularyusz. A do wilka wrócimy jeszcze. Że weź go z ukrycia. Nie, dobra, nie oszukujmy. To pewnie jeszcze jest tutorial. Ja tej połowy rzeczy nie mogę zrobić, bo gra mi ich nie wytłumaczyła. Iść 300 metrów? Iść 100? Czy iść tam? Idziemy 200, tam jest pewnie ta cała winnica.
że wilk nie znajdzie. Czekaj, że nie ma żadnego paska. No dobra, ale w takim razie, ale Januszek, czy w takim razie, skoro nie ma paska, to mimo wszystko jest jakaś stamina? Tak wygląda. Teraz robi uniki, tak? A jak nagle walczyłem z tym wielką bestią, to nie chciał robić. I o co tutaj chodzi? Czy to jest poziom trudności jakiś? Okej, to możemy się synchronizować. Czy ten pan leży w ziemi? Okej. Wyjdziemy kulturalnie. Czy jest płotka? Tak. Widzę, że można gwizdać po jakichś zwierzęta, więc pewnie płotka będzie. Okej, synchronizacja będzie tu. I teraz co? Waszym zdaniem, gdzie jest siano? Czy nie zakupywałem się nigdy na plaży? Absolutnie tak. Ja się pytam, to nie jest Grecja, tak tutaj wszyscy się interesują, nic nie robią. Okej, gdzie waszym zdaniem jest siano? Ja bym, mi się wydaje, że tu jest siano, albo te krzaki. Okej, krzaki polecam. Nie spodziewałem się, że te krzaki będą nowym sianem. Dobra, coś już widzimy na mapie, czy mapa jest enigmatyczna i nikt nam niczego nie powie? Nie, dobra, okej, po staremu jest. Myślałem, mówi, że nie ma znaczników, są znaczniki przecież, normalne. Ja nie są aż tak ten... Ładna woda, a że znaczniki nie są aż tak bezpośrednie. Choć tak płynęłaby woda w strumieniu, taką flegmą? Nie do końca mi się wydaje. Turbulencje byłyby inne, prędkość byłaby większa. Ale technicznie bardzo fajne. Czekaj, czy gra dać ciszę? Jasne, jest za głośno? Aha, jasne, jest za głośno, bo po pokazu... Co to było? Osiem, okej, okay. Nie, dobra. O, to nie. To mnie zabije. Uwolnij więźnia, zabij szucy bandytów. Znajdź skarb. A tutaj? Ha. Tu jesteś normalny, tak? Sorry. Ha, Mistyos, you must help me. Must I? If you know what's good for you and your pairs, you'll take pause. I'm listening. I'm an exile from Athens. Though by looking at me, I'm sure that's impossible to believe. No, ale jak widzicie, NPC-ów nie można zabijać, jak ostatnio w Assassinach. Bardzo mi się podobało w oryginałach. Ja tam po prostu lazłem i mordowałem każdego jak leci. Strasznie mi się relaksowałem. Potem to jakoś ugrzecznili. Nie słyszałem, co gadał w sumie. Jak mu odpowiedzieć? Ja bym dał dwójkę, cokolwiek powiedział. Dwójka brzmi dobrze. I see humility is important to you. When you're wealthy, you can afford to be proud. We'll see how that works in convincing me to do what you need. My drachmi speak for themselves. What's the problem? It's my brother Ornios. He's been captured by bandits. We were attacked when our ship landed. They must have smelled our wealth from across the water. I managed to escape, but he's stuck in a cage on a dock like a beast. And you want me to rescue him? Bring him to me with not a hair on his head disturbed, and I'll pay you well. I'll rescue your brother, for a price. Yes, yes, of course. Drachmi is the only language you Kefalonians understand. I'm not Kefalonian. Okay. Kwestionko wbiło sobie. Ale zróbmy tego Markusa najpierw. Uwolnij więźnia, zabij przywódcę bandytów. Znaczy, to brzmi super fajnie.
Ale gdzie jest nasz zioman? Aha, jeszcze mogę oczywiście, skoro już zrobiłem to. Mapa jest pod M, wciskam tab odruchowo. Lepiej M od razu. To był punkt synchronizacyjny. Przypłynął statek zalecany poziom 5. No to odpada. Nieodkryte miejsce. Tu jest świątynia z tym zwierzęciem alfa. Tu jest świątynia. No niby fajnie. Ale... Czekaj, jest na południowym obszarze góry Ainos. O, podoba mi się to. Quest jak w pierwszym WoWie. Gdzie waszym zdaniem jest góra... A, tu jest góra Ainos. Czyli powinienem poleść tutaj. Ale już sprawdźmy to miejsce. Ten tryb eksploracji jest spoko. Jezu, 20 lat temu to bym zabił, żeby mieć taką grę. Tyle czasu można było robić takie to jak to było spoko, spoko czasy. Zamiast grać 60 razy w Alone in the Dark albo Another World, to bym przyszedł sobie raz asasyna. Okej, mam nadzieję, że tam jest tylko synchronizacja, nic więcej. Że Morrowinda miałeś. Gdzie? 20 lat temu? Morrowind wyszedł w 2001. No. Tak, drugim, pierwszym. Tak, tak, Tomb Raidery były spoko, takich gier było mało z taką swobodą. Strażnica Kleptos. A! Boże, 10-poziomowy wilk. O, Jezu. Jezu, jestem jak ścigany w ściganym. Nic tutaj, nic... Bo rozumiem, że jak w ten krzak skoczę... Że na dole jest ta winnica. W sensie na południu, tak? A mówią, że na północy. Już moment. Na dole, czyli gdzie? Jestem najbardziej na południu. Mówili, że tutaj jest na południu, więc tutaj jest, no na dole. W sensie, że tu musimy gdzieś iść. Pewnie tu jest. Nie, a wtedy ludzie mieli zdrowsze nogi. Zobaczmy, czy są łódki, czyli można sobie po prostu pożyczyć, popływać. Tu coś jest. Pierwsze, co mi się śni, to te piranie, że zaraz mnie zjedzą z Tomb Raidera. Kurde, woda ładna. Hopsium, hopsium. Okej, jak się to prowadzi, waszym zdaniem? Ani steru. Czy to jest taka barka do holowania? Dobra. Woda... Tam pyta kto? Bal. Czy jest pay to win? Nie widziałem jeszcze żadnych rzeczy, za które można zapłacić, ale pewnie je znajdziemy. Czy jest Rafa Kolaro? Więc możemy to wszystko posprawdzać. Najbliżej Grecji jak byłem... Jest coś rafiastego, nie? No, będziemy to sprawdzać, ale na razie dojdźmy do tego... ten tutorial powoli skończmy. Ciekawe, że ta gra jest historycznie i geograficznie prawdziwa. Bo na przykład podobno wyspy greckie były całkiem nieźle zalesione, tylko wszystko wycięli, jak robili statki. I ciekawe, czy to jest tutaj uwzględnione i jeśli to był ten okres oczywiście, o którym myślę i mówię. Czekaj, zrób zapis przy ognisku. Nie wiem, jak jest z zapisami, mam nadzieję, że się robią często.
Klarzak, Tymen, doświadczonko. Właśnie, doświadczonko się trzepie, a ile im brakuje? Aha, dobra. Nie, to takie już nie są doświadczenia. Got to be careful not to get spotted. Jak się skradać? Pod C nic się nie dzieje, pod X nic się nie dzieje. Z jest autorun w ogóle. Fajne. A V to jest moje ulubione zwierzę. I tam jest wykrzyknik, i tam trzeba iść. Że kontrol się skrada. No to nie działa jeszcze. Ani C, a nie, C działa. Ale też tak dziwnie. Nieodkryte miejsce. Coś tam. A to jest jakieś czyjeś zdjęcie. Śladami bogów. Że asasyn będzie działał, mówi Benton, mniej brutalnie niż Lara. Nie no, Lara to jest poza skalą. Lara to jest jakaś niespełniona fantazja. No tak, nie wiem co się dzieje, bo czasami postacie, zobaczmy, to jest chyba obrys, jak wchodzę w rzeczy, tak, że się obrysowuje jego kształt. Ha, tak, zastanawiałem się, czemu się mu głowa świeci. Okej. Uwaga, dronek. Czy to są ten? Wow. Tryb stacjonarny. To nie jest prawda. To jest... Aha, faktycznie stacjonarny. Myślałem, że to jest jakiś zoom. Okej, to jest ten sam dron, który był w Egipcie. Bajek chyba był blisko czasów Jezusowych, nie? Bo to jest 400 lat przed naszą erą. Co on wykrył? Jakieś podziemne, ten? Jakiś skaner? Wykrywasz metalu jakiś? Czy jedzą rybę po grecku? Nie wiem, mówię, to sam początek. Chciałbym, żeby było takich dużo rzeczy, że budowali Greka na przykład. Okay. Sprawdźmy, są dobrzy ludzie. Skan. Okej, wstępnie safe zona. Z kim walczą asasyni? Tam jest pytanie, skoro nie ma jeszcze tych pentariuszy. Z tego co rozumiem, tylko nie skończyłem jedynki. W sensie przygód bajka, że te dwie części to będzie taki preludium, bo to w sumie nowa historia tutaj, tak? Będzie preludium do restartu serii, bo będzie czasy Greków, czasy Egipcjan i potem znowu wracamy na Bliski Wschód. Nie, byłoby to fajne, szczerze mówiąc. No chyba, że to jest powiązane jakoś z tymi starymi, ale szczerze nie wiem. Czy w następnej części Kowalek przy czym będzie mógł naprowadzać rakiety? Mi się wydaje, że w tej części już będzie mógł naprowadzać rakiety. Dobra, mam nadzieję, że to jest już ten nasz quest. Mighty Kefalus, I entreat you, send us a champion, someone worthy of your mighty spear. Help your priestess in her hour of need. Strasznie ładne mordy tych ludzi są. Oho, suchar! I'm the only one here, but maybe I can help you. Oh, Alexius, you startled me. Why are you looking for a champion? I need someone worthy to win the Spear of Kefalus. I've been deciphering some of the sanctuary's stone carvings. They say the spear was hidden in the caves beneath Kefalonia when the temple was built. You could get it for me, couldn't you? I can give you a reward. Yes, no. If the spear is in the caves, I'll find it. Well, maybe you were sent by Kefalus. No to pogadajmy. Kefalus had a spear? Alexios, surely you've heard this story since you were a child. I didn't have much time for stories. Well, perhaps you didn't.
But you know Cephalus founded Cephalonia and started the line of Odysseus. His spear was a gift from the gods. It was said never to miss its target. He must have hidden it in the caves after killing his wife with it. He threw a spear that wouldn't miss at his wife? He was hunting and heard her in the bushes. He thought she was a deer. It's a sad story. Sounds dangerous. Well, only if you throw it at someone. Prawda? Broń nie zabija ludzi, to ludzie zabijają ludzi. Why do you need a spear? Not thinking of becoming a soldier, are you? Of course not. But think how many people will come to the shrine if we have the spear of Cephalus. With their donations, I could do so many things. Repair the sanctuary, feed the hungry families in Sami. Tam jest pytanie, czy tę część ten, żeby przyjść jako pacyfista. Mam nadzieję, że to będzie możliwe. So where is this spear? Apparently, it's hidden deep in the caves beneath Cephalonia. There's an entrance north of here. Maybe you can try that way first. That's not much to go on. You have so little faith in the gods. If Cephalus means for us to have the spear, you will find it. Okay. I'll see what I can find. Oh, thank you. I'll prepare a spot in the sanctuary. Ej, spoko. Te questy są takie naturalne. Nie wiem, nie wiem, to jest jego matka, babka, kuzynka czy ktoś taki i prosi cię, żebyś znalazł ten. Takie RPGowe. Faktycznie jest to już bardziej RPGowe niż inne asasyny. Mała Odyseja. Przeklęta Dolina Pali. Dobra, synchronizujmy się na górze. Plus w minusie jest taki, że z tego co słyszę, ta gra jest... O! To jest ten słynny... To jest ten słynny posąg. Dobrze mówię? Tak? Drona. Pip-pip. Analiza. Hu, hu, hu. Fajnie, fajnie. Coś tu jest w ogóle. Enhance. To luzik na razie, dlatego wrócimy. Ciekawe, do czego będziemy zaskakiwać stąd. Zeus Gromow ładny. Ładnie nóżkami merda swoją drogą. A no co jest? Ezio. No. Chwila, na którą czekałem, na której gram w tę grę tak naprawdę. I should probably not climb on this. Spotko, ej, spoko, postać zauważyła. Co tam, uczcie się kultury. To potem będą galerie zamykać właśnie starożytnych posągów przez takich jak wy. Nic złego w tym nie ma. Wspinanie się może jest. Ale w tym nie. Dobra, gdzie waszym zdaniem jest synchronizacja? Tam. A powinna być właśnie tam. Tak, Sidor. Czego on się łapie? Nie, ma posmarowane, jak się nazywa, to się nie talkiem smarowało. Czym smarują ręce ciężarowcy? Jezu, wyleciała mi ta nazwa tego minerału. A później jest. Boże. Jest taka ładna, nie mąką, ale blisko, tak. Magnezja, właśnie. Magnezji używa. Tak, koksy. Thank you.
To co? Na stówę tam jest wóz, nie? Jak nie, to przynajmniej nogi, to skały zamortyzują upadek. A, krzaki. Krzaki nowym sianem. Podwodny drapieżca. Jeszcze raz. To było południe góry Ainos. Czyli nawet tak na oko gdzieś tu powinno to być. Albo tu. Jak wyślę dronę tutaj, pewnie doleci drona. Zasięg drony, z tego co pamiętałem, w poprzedniej części zwiększało się, znajdując więcej tych punktów synchronizacji. I potem ta drona mogła już odlecieć na długie kilometry. No właśnie, to jest blisko celu. Scan. Enhance. Nie, to jest jakieś obozowisko. Niskolevelowych muminów, no. There you are. Let's see what you've gotten yourself into this time, Marcus. Aha, bohater, nasz przyjaciel jest gdzieś tam. Jest w budynku opanowanym przez złoczyńców. Dobra. Czyli po cichutku, spokojnie. Z czego są te krzaki? Tam to się ładnie pisa, tak, z Septical Badger, że to są z pianki łąbrykowej. Okej, okay, tryb składania. Dron jeszcze raz analiza. Ogar zwierzę. Ale nie wygląda, że to było coś, jakieś niebezpieczeństwo w sumie. To jest zwykły ludzik. Winnica Marcosa. Ogar za gruby hajs. Dobra, nic nadzwyczajnego. Czy ptaki miały zooma w oczach? Miały, ptaki cały czas mają zooma, mają niesamowitą podwójną akomodację. To było na biologii, na stówę. W podstawówce. Tylko problem jest pewnie z transferowaniem tego zooma do odbiornika, który ma człowiek, tak? To jest kontrowersja. Teraz ukradnij na czerwono? Nie będziemy kraść, skoro jest na czerwono. Boss, I keep telling you can't do that. Why? It's my farm. I can plant what I want. The grapes will die here. All of them. You have to forget what you know about the past, my friend. Together we will revolutionize winemaking. Believe me, you will look back on this day and... Alexios, thank the gods! Phoebe found you in time. About grapes. I can still hear you! I was worried sick. The Cyclops sent his scum to find you. I think they mean you harm. I wish you would have told me that before they hit me. But that's besides the point. You bought a vineyard, Marcos? A vineyard. Why not? I like wine, you like wine, everybody likes wine. Everybody buys wine. Why not from me? Because you don't know how to grow grapes or make wine. I'm a fast learner. You grow grapes on the vine, then you get some wine. Oh. It's that simple, is it? You know me better than to think I don't have a plan. Marcos always has a plan. All right. Then do you have the money you owe me? Do I have the money I owe you? Of course, of course. Well, no, not at the moment. Then get it. Instantly, my friend, instantly. But maybe you should do that. There is a merchant in Sami. I'm not very good at these things, as you know. You want me to collect my own debt? It's just waiting for you and Sami, my friend. Who's the merchant? Duris. You know Duris. He's very nice. Nie ma tam, odwal się. Duris. Again? Why do you keep lending him money? He's a loyal friend. I don't want his family to starve. You're a good friend, but you're bad with money. Okay. How do you want to handle this one? Not like you handled that olive oil business. That was too much. I got the money. And now we'll never get any more from him. If you kill them all, nobody benefits. Threatening them and maybe more. Breaking things, certainly.
Steal the money if you have to, but don't rob me of my customers. Unless you can't avoid it. These things happen. Tłumaczenie jest dziwne na polski. W angielskim mówią coś innego, a polsku mówią co innego. Where can I find Doris? In a shop in Sami, overlooking the docks. You know this, Alexios. Will he be there? You mistake me for the Pythia. I couldn't possibly know. Okay, dobra, koniec tego, nie? It better have my money, Marcus. I'd hate to have to sell our vineyard. Of course he will. Oh, after there's another matter I want to discuss with you. After. Fine. But I'm taking a horse. It's too hot and too long a walk to go on foot. But think of it as interest, Marcus. Everybody benefits. Of course, my friend. You shall have your pick. Tam Jakubski pisze, że gra jest kosztuje 180 zł w Media Expert. A jest taka okej cena. Nie jest to 80 zł, ale no, wartość produkcyjna jest duża. Pora coś wybrać. Ej, którego chcecie konia? Konia po lewej, tego prawej, jednoka po prawej. Ja bym wziął szarego konia. Tell me about this one. The Skyros. You have an eye for sturdy stock, my friend. That horse can cling to mountain passes like a goat. Ja biorę po lewej, ja chcę tego. I've made my choice. Which one will it be? The one on the left. Fine choice. But this particular breed has a few quirks that you might not be aware of. I wouldn't want you to take an unworthy horse. This is the one I want. Are you sure? Because... I'm sure, Marcos. Everybody benefits, especially you. You've chosen the great Phobos. He's never let me down. Phobos. Remember, meet me at the temple in Sami when you have your money from Duris. Ah, Efterpi. There's plenty of wine left to buy. Don't fret. Not now, you fool. Phoebe has been taken. By who? Thugs of the Cyclops. Who else? Snatched her right off the main road. Tell me where they went. In the direction of Itimena Beach. The beach? Can she swim? I'll get her. Yes, go. But don't forget about dear Duris, Alexios. Okej, okay, skorzystaj. Mamy co? Punkt doświadczenia już? Nie. Dlatego zrobię sobie cięcie. Materiał ma już kurczę z godziny, a to się dużo potem wrzuca i tak dalej, więc co? Wstęp jest bardzo spoko. No, ubigra. Liczę, że mówię, kiedyś zrobią ubigrę wszystko. Będzie się tylko wybierało okres, epokę, czy się strzela, czy się chodzi, czy się lata samochodem. No, ale na razie jest fajnie. Podobają mi się mordy i widzę, że scenariusz nie jest aż tak głupi i nużący jak zwykle. Chociaż ta intryga nie jest na razie jakaś super. Ale póki co cięcie.